No tak, już z szefem stwierdziliśmy, że zmarzliśmy dzisiejszego popołudnia dostatecznie i zmierzamy już, że tak powiem, w stronę samochodu, ale widać, że tutaj dworzec Ućchojnie nie chce nas, że tak powiem, wypuścić z pustymi rękoma i wjeżdża coś jeszcze. A jak zawsze tylko słyszę, że coś jedzie, nieważne, że może już ten pociąg widziałam ileś razy, ja zawsze wyjmuję sprzęt i zawsze staram się go uchwycić w locie. Jest zimno, robi się ciemno, ale czekamy. Na co my, drodzy, tutaj czekamy? Na pociąg Sukiennice. Jeszcze go nie ma, ale jak zwykle dworzec Ućchojny nie znosi próżni. Dlatego też tutaj właśnie obserwujemy z daleka, że przy budynku dworca znowu coś się zatrzymało. Och, bo tutaj co to już by jechały te Sukiennice? Och, niestety ten pociąg musi nam wybaczyć. Nie będziemy go filmować, ponieważ najprawdopodobniej z tej strony jadą długo wyczekiwane Sukiennice, które zresztą śledziliśmy na pewnej tutaj aplikacji. Dlatego też zajmujemy już tutaj taki punkt strategiczny, oczekujący i zaraz będziemy go filmować. Póki co muszę powiedzieć, że zmarzłam i z radością naprawdę czekam, jak zaraz znajdę się w domu, złapę coś do jedzenia, do picia, żeby się rozgrzać. Ale bardzo tak rozgrzewa mnie wewnętrznie taka myśl, że już niebawem szef zgra wszystkie filmiki na swój komputer, znaczy konkretnie na komputer swojego siostrzeńca, który jest nieco bardziej wydolny technicznie, obrobi to wszystko i kto wie, może już jutro, a może pojutrze te filmiki właśnie trafią do Państwa. Póki co Sukiennic jeszcze nie ma, ale coś tutaj mój szósty zmysł mówi, że się zbliżają, chociażby obserwując tutaj innych podróżnych, którzy czym prędzej zmierzają właśnie na miejsce, z którego będą mogli właśnie do tego pociągu wsiąść. Jak się mocno Państwo wsłuchacie, tam słychać od czasu do czasu taki szum. Tam szumi ulica Żgowska w Łodzi. Oj, czyżby to były Sukiennice, jak szef uważa. O, jadą Sukiennice. To ja się tutaj troszkę może zbliżę, może nie tak bardzo, żeby pan na mnie nie trąbił, nie czuł się jakoś zagrożony, bo ja chociaż co prawda jestem małą, drobną asystentką, no ale, bo to wiadomo, czy taki kolejarz może wiedzieć, co takiej chodzi po głowie. O, tutaj pozdrowił nas, witamy, tak. Czy to są piękne Sukiennice? Szef tutaj coś mówi, ale ten odgłos wydawany przez tą piękną maszynę wszystko zagłuszył. Co to było? ED160. To były te Sukiennice. Tak. Żebyście Państwo mogli zobaczyć teraz ten uśmiech malujący się na twarzyczce szefa. Ech, niezapomniany widok. Do zobaczenia wkrótce.